Elu, Eluwa, Eluwina, Malwor z kanału Fala numer 10 z wami wita, witam serdecznie, witam w odcinku, z którego w sumie zrezygnować nie można na tym kanale i ogólnie nie można z tego rezygnować. Słuchajcie, jest auto świeżo zdobyte i teraz zaznaczam, jest to nagrywane dosłownie na ostatni zong, więc jeżeli ktoś nie ma tego samochodu, polecam wykonać tak, tutaj macie przebitkę dograną tej playlisty festiwalowej wiosny. Ona nie jest trudna, wystarczy ją po prostu zrobić. Polecam zrobić tą playlistę i otrzymacie tego oto tutaj widocznego Astona Martina 177, który swoją drogą ma 7,3 litra V12 pod klapą, jest w tył napędzie i domyślnie ma sparowane ze sobą newty i konie mechaniczne. Także tyle w słowem wstępu, ja nie przedłużając, wychodzę z trybu foto, w który się tu ustawiłem na początek odcinka. Ustawiłem się centralnie pod tym hotelem, ponieważ uznałem, że ten hotel będzie, no będzie czymś więcej, będzie lepszym, takim lepszą opcją na pokazanie wam tego Astona. I ogólnie, no ta, super, dzięki za losowanie, za godzinę przebytą w grze, tak, bądź co bądź, wlazłem do gierki i pierwsze co, szukałem chyba z 20 minut możliwie miejsca do rozpoczęcia odcinka. Słuchajcie, odcinek nie będzie jakoś mega długi, przynajmniej tak myślę, że nie będzie długi. O Jezu, co to za lagency. Myślę, odcinek nie będzie długi, słuchajcie. Przejedziemy się... O cholera jasna. No nic, muszę skrócić. Słuchajcie, myślę, odcinek nie będzie jakoś cholernie długi. Myślę, odcinek zrobimy na zasadzie... Na zasadzie, słuchajcie, czekajcie, ja sobie tutaj muszę de facto słuchawkę poprawić, bo... no lepiej sam siebie słyszę bez... Bez tego jakby nadzoru, bez odpalonego tego gówna w tle, jak z tym gównem. Przede wszystkim wiem, czy mówię głośno, czy cicho, czy nie drejapy przypadkiem. Słuchajcie, pomysłem na odcinek jest zrobienie kilku map, względnie dwóch, trzech. Te mapy są bardzo blisko siebie. Aczkolwiek, no ja muszę zawsze coś wymyślić, żeby nic nie robić. Także co? Przejedziemy się dwa wyścigi, ja wam pokażę, co ten Aston w sobie ma dokładnie już na końcu odcinka. I myślę, będziemy się delektowali tym Astonem. Oczywiście overall widoczny u góry ekranu, 843. Także cóż, widzimy się na pierwszym wyścigu, jakim jest Tour Horizon Mexico. Okej, jestem już z wami na torze w Meksyku i... Wyciągamy tego Astona na jego wyżyny możliwości. No ja mam nadzieję, że mi się to uda. O, te boty, co jest? Czemu one takie agresywne? Halo, co ta gra ma przycinki? Co to jest? Co to jest za... Co to jest z tą grą dzisiaj? Masakra. Ja myślałem, że to loadingi są chamskie, bo długie. Znaczy inaczej, nie powiem, jak wczytywało mnie do tego wyścigu, do tej imprezy, to troszeczkę sobie poczekałem. Aczkolwiek, no, nie czekałem jakoś mega długo. Owszem, poczekałem sobie parę minut, no ale nie było to jakieś z kolei, nie wiadomo jak długie, to oczekiwanie na rozpoczęcie się wyścigu. O Jezus. No jadę jakbym chciał, a nie mógł. Słuchajcie, Aston naprawdę bardzo przyjemnie się go prowadzi. Może nie wygram tego wyścigu, no bo boty plus lagi Forzy z początku wyścigu. Natomiast Astonem się tym konkretnym bardzo przyjemnie się jeździ. Bardzo przyjemnie on się przede wszystkim prowadzi. On nie jest taki jak DB11.
czy Superlagera, jeżeli chodzi o Astony, on nie jest taki. On jest dość specyficzny, no właśnie latam nim na boki, co zresztą było widać. A jednak wygram ten wyścig, proszę bardzo. Jakby nie było, tym Astonem jeździł, i to jest ponoć, w sensie to jest uznawane jako easter egg do czwórki, ale kto wie, ten wie, kto nie wie, to naprawdę niech sobie gdzieś tam spojrzy w internet. Auto, jakim jest to 177, jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, i to nie jest tajemnica, jest to auto naszego final bossa z Need for Speed The Run, który swoją drogą będzie ogrywany przeze mnie na kanale, ponieważ, no wiecie, na Malware Gamesie on gdzieś tam był, potem mi filmy jebły i tak dalej. Więc ja już wtedy przestałem cokolwiek robić względem Need for Speedów, zacząłem bawić się Forzą i w sumie Forza została ze mną aż po dziś. Aż po dziś dzień. Także troszeczkę, no ja myślę, pobawiłem się Forzą swego czasu już na kanałach, szczególnie teraz na falenie MRG. I co? Taki Seaston jest. W czwórce on również występował, w Horizonie 4, to prawda. Bardzo przyjemnie mi się nim jeździło, pamiętam. I nie żałowałem, jak go miałem. Także i ja wam polecam ten samochód. Zresztą ci, co go mają, niech mi napiszą w komentarzach. Tak, i o to was proszę, abyście napisali mi w komentarzach, jak wam się jeździło lub jeździ tym samochodem, ponieważ zdaję sobie sprawę, że część osób może mieć już tego Astona częściej, więc no jakby kto ma, to niech się wypowiada, kto nie ma, to no po prostu, jak to się klasycznie mówi, morda w kubeł. I proszę się nie wypowiadać na podstawie Forza Horizon 4, dlatego że Forza Horizon 4, a Forza Horizon 5 to są dwie różne gierki. I jakby nie było, dwie różne gierki, dwie różne gry, dwa różne światy. Mapa większa, fizyka się delikatnie zmieniła i setki innych rzeczy, o których mógłbym tutaj mówić, a mówić, czekajcie, ja sobie lampiona wyłączę w moim pokoju. Tak, i słychać to, że jestem chory, nie próbuję tego udawać, tudzież na siłę tego wywlekać. No dobrze. Niech mnie ładnie gra załaduje. Niedosłownie. Niech mnie ładnie gierka wczyta. I wiecie, co ja teraz zrobię? Ja pojadę sprint. Pojadę sprint. Widzimy się na starcie samego wyścigu. No cześć. No jestem z powrotem już na starcie wyścigu sprinterskiego. Jak mówiłem, przede wszystkim ja nie zauważyłem, żeby ten Aston był jakoś wyrywny. On jest, on po prostu jedzie. O Boże, a żem się w bot wpierdasił. Masakra. Nie chciałem tak tego zrobić. Chciałem to lepiej wykonać. Chciałem lepiej to wykonać, lepiej pojechać. Kto wie, może nawet lepiej się z lepszej strony się tutaj, o fuck, może nawet z lepszej strony się tutaj gdzieś pokazać. Czy ja dogonię całą resztę? Wątpię. Wątpię, chociaż nie są jakoś daleko od moje oponenty boty. Nie są one jakoś cholernie daleko. A sprint nie jest też jakoś mega długi. Wiedziałem, że to się tak skończy. No i to jest właśnie magia jeżdżenia z botami, że po prostu jedziesz, celujesz, wycelujesz, zrobisz robotę, a i tak gierka powie ci, nie ma opcji. No i potem there is no option. I potem takie hello. Nie ma miejsca na wyprzedzanie, wąt, chłopie.
Możesz iść i się żenić, krótko mówiąc. No niestety, nie będzie mi dane tego wygrać. Tym bardziej nie będzie mi dane tutaj zająć jakiegoś konkretnego, solidnego miejsca, więc... Chociaż... cyk! No i co? Drugi. Jak nie odpuszczę gazu, to jestem drugi. No, jestem drugi. Także co? Dwa szybkie wyścigi pojechaliśmy. Jeden 3 minuty, drugi 2 minuty, razem 5. Chwilę pogadałem o tym Astonie i tak po prawdzie dużo konkretów się nie dowiedzieliście, ale dosłownie chwila. Niech mnie wczyta już po wyścigu, po całej imprezie i pojeździmy sobie chwilę. Co do samego Astona, bo chcę się trochę o nim wypowiedzieć. Słuchajcie, Aston jest jak najbardziej godny polecenia. Jest to auto godne polecenia, nie jest to auto, które deklasowałbym i powiedzmy, nie wiem, w jakikolwiek sposób je tutaj próbował uwalić. Maksymalnie jak się da. Nie. Tego auta nie próbowałbym uwalać. To auto jak dla mnie jest autem, które po prostu jest. Które jest, które żyje. Które ma swoją duszę i coś tam jeszcze. 7-litrowy, prawie 7,5-litrowy silnik V12. Jak dla mnie jest spoko. Szczególnie, że to nie rozwija nie wiadomo jakiej prędkości. W stoku jest to 345, sprawdziłem to. Maksymalnie osiągnąłem tym 345. Ja mogę się założyć, że ludzie, którzy jeżdżą na sprzęgle, osiągają więcej tym Astonem. I to jest akurat prawda, to nie jest żaden fun fact czy coś. To jest po prostu prawda. Ludzie, którzy jeżdżą na sprzęgle, możliwe, że osiągają wyniki dużo lepsze. Patrzcie. 340, jak sobie zaokrąglita, no 340 i on więcej tutaj nie pojedzie, bo on po prostu tutaj ma, nie wiem, niedobór mocy moim zdaniem. Także 340 on sobie pojedzie z, można powiedzieć, palcem w dupie. Pozdro Aksamiter, jeżeli to widzisz. Z palcem w dupie ten samochód jedzie 340 na godzinę. Jak dla mnie bomba, jest to jak dla mnie samochód naprawdę jeden z lepszych, tak po prawdzie. Tak, skatowałem go trochę i do tego się przyznaję. Lubię czasem zakatować jakiś samochód. Natomiast, no będąc totalnie szczerym, samochód mi się osobiście, naprawdę się podoba. Jest to samochód, który... O kurde, bela. Próbowałem ładnie wyhamować. Jest to samochód, który dla mnie nie ma jakiejś tam... powiedzmy... Ten samochód nie ma dla mnie jakiejś tam większej wartości. Poza tym, że ładnie wygląda, ładnie brzmi, tu se pierdnie, tu se driftnie. Tu sobie wiecie, poleci tak slajdem, tu coś tam. Nie jest to dla mnie jakiś wygórowany samochód. On po prostu sobie jest. On jest, on żyje, to żyje swoim życiem. To jest naprawdę bardzo fajny wóz. Moim zdaniem godny polecenia, godny uwagi. Tyle. Ja go mam, bo go mam. I uważam, że ty też, drogi widzu, powinieneś go mieć. Szczególnie, że jest środa, dzień loda, hehech. Powinieneś moim zdaniem, drogi widzu mojego kanału, zgarnąć sobie tego Astona, póki jest możliwe do zgarnięcia w sezonie. Tyle ode mnie słowem, jeżeli chodzi o wywód nad tym samochodem, bo rozwodzić się nie będę. Pokażę wam tylko na szybko, jeszcze na zakończenie odcinka. Tak, te loadingi do wyścigów mnie trochę też powkurzały i ogólnie to, co się dzieje. Proszę bardzo. Mamy oznaczenie 7,3 litra V12, proszę bardzo, nie kłamałem. No, odchodzimy, zamykamy.
No, to myślę, nie ma nawet co wchodzić, on po prostu jest i widać zresztą, że no nie ma klasycznego hamulca ręcznego czy coś, to jest po prostu auto sportowe, jest to auto super GT i tyle. Jak na Grand Tourera jest spoko. Jest spoko, jest miodny po prostu. I co jest najlepsze, on jest budowany z tyłu, przynajmniej mi się bardzo kojarzy z V12 Vantage S. Nie z Vantage GT. Z przodu bardzo mi się kojarzy z DB9, aczkolwiek no to tylko moje miłe, piękne skojarzenia. Słuchajcie, ja was zostawiam z tym samochodem. Z dogranymi przybitkami. No i co? Ja ruszam dalej nim w świat szeroki, a wy możecie, tudzież nie możecie, napisać w komentarzu, czy wam się ten Aston podoba lub nie. Czy w ogóle brzmienie jego wam się podoba, które też zobaczycie zaraz na przebitce. Z mojego autorstwa, już prawdopodobnie po tunie jakimś albo coś. No a ja cóż, ja sobie nim już jadę. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczyska i w kolejnym odcinku mam nadzieję. I co? Like, subscribe, comment. Pa pa!